się cieszę, że nareszcie Cię znam. Jesteś dla mnie wszystkim, czego chcę. I nie ucieknę już od Ciebie, o nie. Już na zawsze Ciebie w sercu mam. Pokochałam ten Boży plan, jesteś moim Bogiem. W Tobie wszystko mogę. I muszę dziś powiedzieć to, nigdy się nie będę starać. Darowana kara, krew już jest przelana. Mój Bóg mnie pokochał i w tym jest życie me. To On mnie pokochał, to On mój zgładził grzech. On zabrał strach, pokonał śmierć, On uwolnił życie me, bo to mój Król. On zabrał już cały ból, ja łaskę mam. Czy chcesz, bo mogę Ci dać. On też za Ciebie przelał świętą krew. I nie uciekaj, o nie, nie chowaj się. On tak bardzo chce pokochać Cię. Gdy w pokoju swoim chowasz się i sam wylewasz często może łez. Jest ktoś, kto mocno chce przytulić Cię. Gdy tylko oddasz Mu życie swe. Już na zawsze Ciebie w sercu mam. Pokochałam ten Boży plan, jesteś moim Bogiem. W Tobie wszystko mogę. I muszę dziś powiedzieć to, nigdy się nie będę starać. Darowana kara, krew już jest przelana. Mój Bóg mnie pokochał i w tym jest życie me. To On mnie pokochał, to On mój zgładził grzech. On zabrał strach, pokonał śmierć, On uwolnił życie me, bo to mój Król. On zabrał już cały ból, ja łaskę mam. Czy chcesz, bo mogę Ci dać. On też za Ciebie przelał świętą krew. I nie uciekaj, o nie, nie chowaj się. On tak bardzo chce pokochać Cię. Na 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 na. Jezus, jak ja się cieszę, że Cię mam. O, jak się cieszę, że to Tyś jest mój Pan. Jesteś dla mnie wszystkim, czego chcę. Ponad to wszystko pokochałam Cię. Ja łaskę mam, czy chcesz, bo mogę Ci dać. On też za Ciebie przelał świętą krew. I nie uciekaj, o nie, nie chowaj się. On tak bardzo chce pokochać Cię. Ja łaskę mam, czy chcesz, bo mogę Ci dać. On też za Ciebie przelał świętą krew. I nie uciekaj, o nie, nie chowaj się. On tak bardzo chce pokochać Cię. Przyjaciele, takiego właśnie Boga poznałam. Poznałam Boga miłości. Poznałam osobiście Jezusa Chrystusa, który za mnie i za Ciebie umarł na krzyżu. Bóg, którego poznałam, tak bardzo mnie kocha, że wydał swojego Syna na krzyż za mnie. Tak bardzo mnie kocha Jezus Chrystus, że postanowił za mnie umrzeć. Kiedyś szukałam wartości w różnych rzeczach. Kiedyś byłam mega zakompleksiona. Dzisiaj mogę stanąć przed Wami i powiedzieć, że jestem piękna. Kiedyś szukałam wartości w ogóle w jakichś różnych naprawdę rzeczach, w wykształceniu i takich innych. A teraz wiem, że moja wartość jest tylko i wyłącznie w tym, że Jezus, idąc na krzyż, podjął decyzję, że ja jestem warta tego, żeby za mnie umrzeć. Przyjaciele, ja już nigdy więcej nie będę musiała nosić maski. Ja poznałam osobiście Jezusa Chrystusa i On totalnie odwrócił moje życie.
wszystko dobrze, ale kiedyś nie było. Kiedyś imprezowałam, kiedyś próbowałam narkotyków, kiedyś w ogóle siedziałam w religii. Byłam mega zagorzałą katoliczką. A potem usłyszałam od mojego przyjaciela: nie znasz Jezusa. W pierwszym momencie pomyślałam, że człowiek jest nienormalny. Jak to ja nie znam Jezusa? Tyle godzin w kościele spędziłam. Ale wiecie, co zrobiłam? Stanęłam przed Bogiem, bo Bóg nie jest głuchy. I zapytałam się Go, czy to jest prawda. A On odpowiedział mi przez kartkę ze snem. W ogóle ten sen spisałam rok wcześniej. Kartkę znalazłam w dziwnych okolicznościach. I ja wiedziałam od razu, że to jest odpowiedź Boga do mnie. Ja wiedziałam, że nie znam Jezusa Chrystusa. I w tamten dzień uklęknęłam przed Bogiem. Przeprosiłam Go za to, że do tej pory żyłam bez Niego. Przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Od tego dnia ja jestem bardziej pewna tego, że idę do nieba, niż tego, że tutaj stoję. Osobiście poznałam Zbawiciela świata. Przyjaciele, przez moc imienia Jezus mam prawo uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Jeżeli jesteś chory, podejdź do mnie, dotknij się mnie, a zostaniesz uzdrowiony. Bo Jezus, którego poznałam, ma taką moc. To jest Bóg mocy. Przyjaciele, do was należy decyzja. Do was należy decyzja. Jeszcze dzisiaj oddajcie życie Jezusowi. Jeszcze dzisiaj. Nie czekajcie na jutro. Nie macie pewności, że dożyjecie jutra. Ale jeszcze dzisiaj w swoim domu klęknijcie przed Bogiem. Przeproście Go za to, że żyliście bez Niego. I oddajcie życie Jezusowi. Nie ma innej drogi do prawdziwego szczęścia i miłości. I tego wam życzę, przyjaciele, żebyście doświadczyli prawdziwej Bożej miłości, która dostępna jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Amen.